Następnego dnia do szkoły po raz kolejny przychodzą rodzice Dawida Kirzyckiego. Tym razem są bardzo zdenerwowani, bo syn nie wrócił na noc do domu i nie mają z nim żadnego kontaktu. Od nas nie odbiera, od ciebie odbierze. Nie wiem, wczoraj się pokłóciliśmy, nie sądzę, żeby odebrał. No ale mimo wszystko proszę cię, spróbuj. Dobrze. Zadzwoń. O, pani Woźna. Dzień dobry. Nie widziała pan dzisiaj naszego syna, Dawid Kirzycki? Czy przyszedł? Dzisiaj Dawida nie widziałam w szkole, przykro mi. No nie odbieram. I co jest? No co, Kiszu zwiał z domu. Gadaj z nim dzisiaj? Znaczy, ja pisałem do niego rano, ale nie odbierał. I żadnego kontaktu nie macie? Nie, w ogóle nic? Nic. A nie macie jakiegoś pomysłu, co mogło się z nim stać? No raczej nie. Panie dyrektorze. Dzień dobry, co się stało? Coś z Dawidem? Dawid nie wrócił na noc do domu, wszędzie go szukamy. Byliście państwo na policji? No jeszcze nie, ale... Chłopcy, tak. Coś wiecie o Dawidzie? Znaczy... On mówił wczoraj coś o jakiejś melinie, jakiejś imprezie. Wiem tyle, że się skumał z jakimiś patolami, poznał ich w parku przy szkole. To wszystko, co wiem. Dlaczego on nam to robi? No przecież. Bo się ciągle państwo kłócicie, już o tym mówiliśmy. Dobrze, chodźcie państwo do... Co się stało? Dawid oszalał, podpala wszystkie kosze przed szkołą. Co takiego? Kizu? Niemożliwe, nasz Dawid? Tak. Gdzie? Panie dyrektorze, proszę. Dawid spędził noc w pustostanie wraz z chuliganami, których poznał poprzedniego dnia na imprezie. Nowi koledzy namówili chłopaka do podpalenia koszy przed szkołą. Nastolatek w ten sposób chce wyładować złość i frustrację spowodowane trudną sytuacją w domu. Zgaś to natychmiast! Będę robił, co chcę! Jestem wściekły, nienawidzę was! Możesz być wściekły, ale nie zachowuj się Dawid, tak głupio! Dawid! Zrobisz sobie krzywdę, zostaw! Dawid! Odsuńcie się! Dawid, to jest chuligaństwo! Natychmiast do szkoły. Dawid, posłuchaj. Nie jesteś żadnym chuliganem, tak? Więc przestań się zgrywać. I zacznij być mężczyzną. Masz 17 lat. I nie jesteś już dzieckiem. Do szkoły. Stanisław Chlebowski jest zdenerwowany zachowaniem ucznia. Nie chce jednak wzywać policji, bo wierzy, że uda mu się porozumieć z chłopakiem i jego rodzicami. Synu, to, co się dzieje między mną a ojcem, jesteśmy w stanie rozwiązać tylko my. Tak? Wydzierając się na siebie od rana do wieczora? Nie będziemy się już kłócić. Nie wierzę wam. Obiecuję ci, od tej pory zero kłótni, ale ty się przestajesz tak głupio zachowywać. Nie wierzę wam. Proszę wybaczyć, ale mi też jest trudno uwierzyć, że państwo tak po prostu przestaniecie się kłócić. Nalegam, żebyście się skontaktowali z psychologiem. Poradzimy sobie bez psychologa. A ja uważam, że wszyscy potrzebujecie pomocy. Więc proszę się skontaktować z psychologiem, jeżeli nie dla siebie, to przynajmniej dla syna. Pan dyrektor ma rację, potrzebujemy pomocy. I co? Pójdziesz z mamą do psychologa? Chcesz, żebym poszedł? Chcę, żebyście w końcu przestali się kłócić. No Piotr, proszę cię. Dobrze. Pójdziemy do psychologa. Bardzo dobra decyzja. Będę z państwem w kontakcie. Możecie państwo zabrać syna do domu. Idziemy. Chodź. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam za syna.